Jesień to dla studentów szczególnie trudny czas. Pomimo złej aury musimy zmierzyć się z powracającym natłokiem obowiązków. No nie! Kolejny nudny filmik o jesiennej chandrze? Nie tym razem! Nasza ekipa przygotowała dla Ciebie specjalny zastrzyk energii, który pobudzi Cię do działania. Some days it's hard because life throws things at you. But I always remind myself, Regina, do you want to be happy? It's your choice. Regina Brett jest amerykańską pisarką, dziennikarką i felietonistką. Przy okazji premiery jej nowej książki poprosiliśmy o kilka motywacyjnych rad. Every day is a mystery that I get to explore. Good friends a must, stay away from mean people. People who are negative that bring you down. Try to make a list of things that you love to do and have that be your like emergency list when you don't know what to do. Look at the list of happy things and try one of those. Every day, I myself to a little bit of ice cream. So no matter what, no matter how bad the day is, I look forward to my little ice cream. O tym, że szukamy sposobów na zmianę swojego życia, świadczy duże zainteresowanie książkami Reginy Brett. Zapytaliśmy czytelników, czy po ich lekturze udało im się coś zmienić w swoim życiu. Pokazała mi, że nie jestem jedyna ja z problemami w życiu i że można sobie z nimi spokojnie poradzić. Nauczyła mnie, jak spokojnie podchodzić do problemów. Na pewno podejście bardziej pozytywne, bardziej też uduchowione. Na pewno każdy dzień jest troszkę łatwiejszy, kiedy myśli się, że wydarzy coś pozytywnego. O emocjach rozmawialiśmy z profesorem psychologii, specjalistą w tej dziedzinie. Z jednej strony istnieje takie podejście, które nakłania nas do tego, żeby coś z nimi robić, żeby je zmieniać, ale okazuje się, że to generuje pewne koszty. Te koszty mogą czasem przewyższać to, jakie mamy zyski z regulowania negatywnych emocji, więc czasem w psychologii mówimy o tym, że najlepszą drogą jest pogodzenie się z ich istnieniem i umiejętność radzenia sobie z nimi poprzez na przykład akceptację tego, że one występują. Wbrew pozorom, na uniwersytecie panuje pozytywna atmosfera. Jakie twoje dzisiejsze samopoczucie? Bardzo dobre, bo się wyspałam. W praktyce nie zdążyłam na pierwsze zajęcia, ale nic nie szkodzi. Sen był dzisiaj dla mnie najważniejszy. Bardzo dobre, bardzo fajnie, jest trochę zimno, ale nie dajemy radę. Studenci UW podzielili się z nami swoimi sposobami na zmotywowanie się do działania. Najlepszy jest jogging, szczególnie jak wstaje się o 5 rano, biega się ewentualnie spacer z psem. Spanie polecam ogólnie już biorąc takie wysypianie się, ogólnie no tak tyle po prostu, żeby mieć energię, co nie? Odpoczynek wcześniejszy i odpowiednie wszystkiego zaplanowanie oraz zrobienie czegoś dla siebie. Robienie sobie takiej listy celów, takich nawet najmniejszych. Wniosek nasuwa się sam. Grunt to pozytywne nastawienie. Więc zrób dziś pierwszy krok i uśmiechnij się.